Wiesz, co jest dzisiaj najprzykrejszą rzeczą? Nie wiem. Nie naładowałem do końca baterii, mam połowę baterii tylko. No wiesz, w ogóle ładowałem sobie powerbanka i go nie wziąłem. Aha. Więc mam 91%. Aha, no nie fajnie. No. W każdym razie, cześć, to ja Michał, witam was w drugim vlogu. Dzisiaj trochę w innym składzie, bo Szymon urósł. Szymon urósł i wygląda w ten sposób. I się opalił. No właśnie. Przyfarbował. No właśnie. I zdjął okulary. No. I ale są Szymon. No właśnie. Dobra, to ale ogólnie Szymon, ale lepszy. No ogólnie lepszy Szymon, ale w każdym razie w sensie, że inny skład, ale to samo. Szymanko! Tak. Mniej więcej to samo. Żyjemy. W sensie, że jest Piotrek, Szymona niestety nie ma. Dzisiaj miał być czteroosobowy skład, ale jest Kuba. Ale jest Szymanko! Ale jest Kuba. Ale jest Kuba. No, w widzicie? Jestem lepszy od tych dwóch. Jestem lepszy od tych dwóch. Znaczy miałeś być ty i Szymon. W każdym razie, dzisiaj plan jest, żebyśmy poszli do Pizza Hutu, a później do McDonalda se pójdziemy. O, mamy pieniądze? A może pójdziemy ja do mam. Burgerowy? Ty masz. Jaki burgerowy? Odsuwiliśmy w tamtym vlogu, co braliśmy w pokerkach. Nie, raczej wiecie co, hamburg nie jest otwarty. Patrzyłem na stronie. Może iść do Pasibusa, bo jest tak samo. Ja Kubie postawię. Nie martw się, Kuba. Czy wiesz, on jest facetem i on nie rozróżnia kolorów. A ja nie jestem facetem, bo raz jestem kobietą, raz jestem facetem, a w tym momencie identyfikuję się jako helikopter bojowy Grom. To no właśnie. Specjalny. No i proszę mówić do mnie Panie Grom. Pani Grom? No, Panie Grom. Dobrze, myślałem, że... Dobra, ale w każdym razie, jesteśmy już w Pizza Hut i czekamy, zamówiliśmy już, teraz czekamy tylko na... Dzięki. Nie ma sensu. Czekamy tylko na jedzenie. I idzie, a jest godzina 11.52, czyli... Michał wszystko blurował. No o 11.00... Czemu? Bo ostatnio cały blurowałeś telefon, o teraz będziesz chciał wyblurować. Czemu? I będzie czarny kwadrat. Ostatnio blurowałeś cały telefon? Czarny kwadrat. No bo hasło wpisywałem i kontakty moje. Ale teraz już nie. 11.53, czyli weszliśmy równo po... 11.30. No bo o 11.00 otwierają, no to my jesteśmy, to mają otwarte od 53 minut i już się ludzie zbierają. Dokładnie. I już pizzę dostaliśmy, ja już zjadłem swoje ciasto i to wygląda w ten sposób teraz. I teraz piję shake'a, którego teraz też tak rozwalił. Za niedługo też ugryzę pizzę. Czy mogę, coś powiedzieć? Nie. To mój vlog. Ale chciałem tylko powiedzieć, że nie. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak wyglądał Ola Mankate wcześniej, wpadnijcie na jego Instagram. No właśnie powiedziałem, że... Zobaczcie sobie relację sobota. A ten odcinek już będzie w niedzielę. I patrzcie, sos plastikowy, pizza, ja za niedługo też będę jadł, tylko shake'a dopiję. Ej, słuchajcie, właśnie przed chwilą zapłaciliśmy największy, nie rachunek, ale daliśmy największy napiwek, jaki w życiu dałem. To jest mój pierwszy napiwek. Twój pierwszy napiwek? Tak. Ja zwykle dawałem jakieś 10 zł, bo to było takie normalna liczba, a teraz daliśmy 20 zł, bo nikt z nas nie miał... mniejszych pieniędzy. Ja nie mam... Znaczy wiesz, ja miałem mniejsze pieniądze. Tak, ja mogłem zapłacić... Groszówki, 5 grosz. Zgoda. Idziemy protestować? No dobra, chodźmy po prostu sobie pochodźmy po mieście, co? Dobra. Pozasuwajmy. To jest flaga Unii Europejskiej, flaga Polski o flagę Naddniestrza. To jest Ukraina. To nie jest Ukraina, tylko to jest flaga Opola. A, no, to rzeczywiście. O, jeju. O, tam też jest taki sam skład. Naddniestrze się buntuje. Naddniestrze się buntuje. Przejmuje całą Ukrainę. Żar z tymi kupiami. No, dobra, czekaj, teraz powiem. Słuchajcie, teraz jesteśmy na moście, który może i wygląda to ładnie. Powiedzmy, że to wygląda ładnie, ma swój to klimat. Ale to są nawet świeże kłódki. Powiedzcie, po co tutaj wyszedł takie 2012, super. Kłódki tu są. Wow, no. I to jest takie, że po co takie coś wieszać, że później są problemy, że ktoś musi tutaj przychodzić i te kłódki... Te kłódki kilka ton, patrz na to. Widzisz, tu jest napisane Julka x Daniel. Moja kuzynka ma na imię Julia, a mój kuzyn ma na imię Daniel. XD. Co ja? Oleg Ada. M plus A. A ty jest... D. Klaudia Serduszko Sebastian. To jest z zeszłego roku i cały czas są wieszane. To jest... Leszek Dorota. M plus M.
Michała. A do której psa nie kupuj. No, gdzie? Tu. Nawet ktoś łańcuch zrobił, żeby mieli gdzie kutki wieszać. Patrz. Zde. Teraz można sobie obciąć łańcuch i macie kuteczkę. Nie, ale sobie, bo to jest takie... Wrzucasz ku... To jest 2013, po jakie to ładnie wygląda. To jest z nierdzewnej stali pewnie, jakieś błyszczące. Nie wiem. O, to jest jakaś brzydka taka kutka. Nie no, ale słuchajcie, ogólnie rzecz biorąc, te kutki są wieszane. I wyobraź sobie, że po prostu przychodzisz, nagle stwierdzasz, że ją kochasz i sobie kutkę dajesz i rzucasz specjalnie kluczyk do wody. Super! Super! Środowiska. No jeszcze... super, jesteśmy ekologiczni. Jeszcze brakuje, żeby Amerykanie tak robili. Jeszcze nie ma co. Jeszcze mostów. Takie napisy w kiblu są. Nagle stwierdzisz, że ją kochasz, postanowisz to napisać na ścianie kibla. No właśnie. Co robisz? Młodzieżowy! To jest młodzieżowy dom kultury. Tak, super. To jest tak. I tu jest plac zabaw. Na którym jest zwykle multum ludzi, co to? Teczka? Defibrylator. Teczka! To jest defibrylator, Michał. Jak fajnie! Ale patrzcie, tu są liście. Patrzcie, liście spadają z drzew. Patrzcie, podatki płacimy, a oni nam tu wiosnę robią. Wiosnę. Przez was. Przez niego? O, patrzcie! Ustawka! O, kuźba! O, moja głowa! Chłopaki! Ja pierdolę! No, dawaj! Jezu, moja głowa! On uderzył w moją łydę! On uderzył w żwir, a w łydę to... No wstawaj, Michał! Ja pierdolę! Tutaj jedę. Jedziesz. Aha. No, Michałek! Michałek, tak wygląda po upadku. No, odwróć się, stój! No, Michał! Na całe mokre plecy od tego żwiru takiego pysznego. Co z Kubuś? Cześć. Tak. Siemanko! Siemanko. No i Michałek idzie i będzie teraz płakał. A ta narracja profesjonalna i ten szum żwirku. Michał! Żyjesz? Żyję, ale głowa mnie boli. To było śmieszne, no ale szkoda. On ma wciąż mózg. Czy nie? Właśnie przed chwilą zobaczyliśmy nagranie, jak upadam. I właśnie zrobiłem najkretyńszą rzecz na świecie, bo teraz mnie głowa boli niedelikatnie. Przeszyłeś przez puszczawkę, upadłeś i uderzyłeś o moje uszy. Jak można przeskoczyć przez puszczawkę? O moją łyskę. Jak nie można przeskoczyć przez puszczawkę? Dałem radę! Widzisz, jak wyszło? Ty nie będziesz robił kiedyś fajny moment, który cię zabije. Ale walnąłeś się, słuchajcie, w tym miejscu w głowę i trochę mnie boli. Widzisz, od tego jest fajny moment, żeby uwierzysz takie chwile. Nie będę robił żadnego fajny moment. Dlaczego? Zobaczysz, że jeszcze razie, nie młodzieżowy dom kultury mnie skrzywdził i wychodzimy. Idziemy do Solarisa. No. Co będziemy robić w Solarisie? Chodzić? Uuu. A co teraz robisz? Chodzę. Nie. Czekaj, rebel. Piotrek nie potrafi się napić właśnie. No Jezus Maria, klikacie w to i leci woda. No wiesz, nie potrafię się napić. Ten smak wody jest taki trochę nie dający mi zaufać tej wodzie, więc ja podziękuję. Wow! Ma smak podobny do... Pij wodę z opolskich wodociągów. Właśnie. Ale dobra, słuchajcie, teraz Kuba i Piotrek mnie do końca będą rozumieli. I ja cię będę rozumiał. Bo ja będę teraz gadał do kamery w języku Anglii. Ty wiesz, że ja umiem ten język lepiej od ciebie? In my camera is awesome camera i is fajna camera. And she don't like this camera, bo this camera is... That's what she said. Dzięki. Yeah. Dzięki. Nie, najlepsze jest, kurczę. My microphone is camera. A nie, tak my wbijasz... camera is my microphone. Albo nie, tak wbijasz do... Patrzcie ludzie, patrzcie, tam jest Solaris. Pierwszy raz tam idę, właśnie pierwszy raz tam idę. Jak fajnie, nie? Wcale to wcale nie jest tak, że ja już tu byłem. Bo mieszkam. To jest ten historyczny plac, na którym ale czekaliśmy na Szymona. Ostatnio czekaliśmy tu na Szymona 20 minut. No co? Godzinę czekaliśmy prawie. Tutaj nie byłeś. No, byłem. Ale... Na placu nie wcolali się. No właśnie. Biegniemy! Aha.
jakie to uczucie chodzić z jedną mokrą nogawką. Ho! Ho! Dobiegliśmy. Trzymaj to. Sposób mi to. Trzymaj to. Dzieciaków. Trzymaj. Co? Bo wiążę buty. Dobrze. To nie znaczy, że musisz to nagrywać. Ale czemu nie? Teraz cię nie zadzwoni, zawsze się nie zadzwoni. Wszystko podobało, ale ja tylko, ja mam zakupy, kupiłem sobie bluzę, bo była mi potrzebna bluza. Michał, do windy chodzisz zajechać. No właśnie, teraz jest challenge, chodźmy do sklanej windy, nie? Założymy się. Dobra, jedzie. Widzisz, jest minus jeden teraz. Uwaga. Jadymy! O Jezus Maria, poczułem to! Czy będzie muzyczka? Jezu. Ej, nie ma muzyczki. Nie ma muzyczki. Muzyczka minowa. Nie stanowię słów. Oła! Jesteśmy w punkcie wyjścia. Chodźmy, idziemy na dół. Jedziemy daleko. Ty tu też jest rezerwet swoją drogą. No. Tam jeszcze naprzeciwko rezerweta był rezerwet. Patrzcie, słuchajcie, bo ja mam tu rezerweta, to ja teraz powiem, że to dobra marka i teraz mi oddadzą za to pieniądze. Świetnie, chodźcie. Chodźmy. Kolejka się zwiększyła na schodach. Nigdy nie ma czegoś takiego jak kolejka na schodach ruchomych, o czym ty mówisz? Jak to nie? A to jest... Do kogo dzwonisz? Nie twój interes, do Szymonka. Nie twój interes, do Szymonka. Oj, chyba nie odbiera. Obraził.